2015, level 15, trzecia gimbaza. Bądź małym kurwiem o średnim wzroście i wygląda jak jakiś jebany odwłok. Miej w klasie lożki, z którymi fantazjujesz po szkole. W myślach oczywiście. Miej wady wymowy. R. W klasie wszyscy cisną z ciebie bekę. Starasz się unikać jak ognia i ulotek słów z R. Wstydzisz się tego, ale chuj. Chodzisz do logopedy od czasów drugiej podbazy, ale nic nie daje. Nawet nie wiesz po chuj. Martwisz się, że żadna lożka nie będzie cię chciała. Chciałbyś mieć dziewczynę, która nie ma R w imieniu. Twoi koledzy sepki są spoko, ale gdy musisz powiedzieć jakiś wyraz, to z ciebie kisną. Robisz się czerwony. Czujesz trochę przegrywu. Lipiec 2K15. Zdałeś do next klasy. Dobre oceny, wszystko git. Wstajesz rano. Mamę chora, a tatę w pracy. Mamę prosi, żebyś poszedł do sklepu kupić warzywa na zupkę. Idziesz. Patrzysz na kartkę. A tam do kupienia masz pomidora, ogórka, rabarbar i groszek. Skręca ci się w brzuchu. Nie wiesz, jak masz to powiedzieć. Nabierasz odwagi, bo masz dość przegrywu. Wchodzisz do sklepu ze sztucznym jak plastik uśmiechem na mordzie. Mówisz, dzień dobry. Sprzedawca trochę śmiechnął i zapytał, co podać. Trochę speszyłeś i zacząłeś się jąkać jak Masiek z klanu. O kurwa mać. Popiosie, ja baj baj. Chodziło o rabarbar. Sprzedawca nie wie, o co chodzi i ciśnie ostrą bekę. Nawet babka bez zębów zaczęła się śmiać jak pojebana. Typo zrobił się czerwony ze śmiechu. Powtarzasz, że chcesz ja baj baj. Sprzedawca mówi, co proszę? Możesz powtórzyć? Mówił to chyba specjalnie, bo pewnie miał ciężki dzień i chciał pośmieszkować. Sprzedawca nadal nie wie, o co ci chodzi. Łzy napływają ci do oczu, robisz się czerwony jak jebany burak. Kraken ciśnie cię w dupsku. Zaraz wypełznie z twojej groty. Już czujesz, że twoje spodnie są kurwa ciężkie. O chuj, wymykasz ze sklepu, popierdalasz jak Bolt. Jednocześnie zaciskasz zwieracz, żeby kraken nie wyleciał. Czujesz się źle, kurde, biegniesz przed siebie. Wracasz do domu, zauważasz, że dom jest pełen gości. Szybko idziesz zmienić majtki. Odetchnąłeś. Mamy pyta, czy masz zakupy. Powiedz jej, że sklep był zamknięty. Mamy wkurwiona, bo zna już sytuację. Z pokoju dobiegają jakieś śmieszki. Cała rodzina się z ciebie śmieje. Jebana stara kurwa rozpowiedziała plotkę o twojej wadzie wymowy. O kujwa, dostajesz depresji. Wszyscy leżą na ziemi i nie mogą ze śmiechu. Nawet mój dziadek bez zębów i z paraliżem kręgosłupa ma bekę. O kuzynie sepku to już nie wspomnę. Babcia szuka szczęki na dywanie, bo jak wpadła w śmiech, to aż jej się pasta korego oderwała od protezy. Tatę cały czerwony. O chuj, wybiegasz z domu jak najszybciej. Wszyscy przechodnie cisną z ciebie bekę level 100. Chcesz wyjechać z kraju i zamieszkać z wilkami. Ale w twoim mieście nie ma kurwa wilków. Wsiadasz do tramwaju, udaje ci się przejechać do miasta bez biletu. Zamieszkujesz obok klatki z hienami jako bezdomny. Większość i tak z ciebie śmieszkuje. Dowiadujesz się, że babka umarła z niedotlenienia. Nagle któregoś ranka patrzysz za siebie, a hieny się kurwa śmieją. Nawet one się dowiedziały. Skurwienie zacznie gryźć płot. Zabierają cię ochroniarze i wstrzykują jakiś mefedron na wściekliznę. Budzisz się w szpitalu. Lekarz nie może odczytać diagnozy, bo cały się krztusi od śmiechu. Nagle szybko wybiegasz z twojej sali i wybuchasz śmiechem na korytarzu. Słyszysz nawet śmiechy z jebanej kostnicy szpitalnej. Ludzie odzyskali mowę dzięki tobie. Ale czujesz taki przegryw, że odrywasz sobie kloplówkę. Umierasz. Życie to kurwa. Logopeda też.